No siema wszystkim jest już po północy. A dzisiaj mamy już czwartek. Nie wiem jak wy, ale nie chce mi się do szkoły. Nie doszło, że mam na 11.25 to jeszcze matematyką z babką, której nie chce mi się słuchać. Ale trzeba! Jak to nagada? Klucz, wiedzy do potęgi, czy jakoś tak. Czasami nawet klasa denerwuje. Nawet dzisiaj na historii babka nas pytała, czy coś pamiętamy z całego roku szkolnego z historii. Jak pytała osoby, mm -mm, nic nie wiedziały. Ja tam po części wiedziałam, bo pamiętało się. Ale szczerze, to co teraz przerabiamy na mała tematyce, Masakra! Ja nie rozumiem. Po co matematykami? Ale w sumie, miał, gdybym miała wybierać albo rybkę, akwarium, albo akwarium, tak babka z matmy z gimnazjum gadała, ci co bym chciała wybierać, albo angielska, albo matematykę, to już nie właśnie tą matematykę bym wybrała. Jeśli myślisz. Nie no. Kurczę, pies jedrzy, a raczej szczeka na dworze. Nie no. Dobrze, że ojciec nie wie, że tego nagrywam. Co to jeszcze? Ostatnio oglądałem właśnie różne filmiki o Harrym Potterze i takie tam dupsy Lupsy. Szczerze mówiąc, to najbardziej zapamiętam to, że aktor, który grał albusa Dumbledora w pierwszej i drugiej części, to chyba z 10 albo 15 dni po premierze komnaty Tajenit. Jak to by współczesny Polak powiedział, zjął i kopnął w kalendarz. Dosłownie. Umarł. Więc innego aktora podobnego. Z... Właśnie wrzeli do roli i w sumie dobrze, bo lepiej wyglądał niż jego poprzednik. Przynajmniej nie będę musiała zostawać, w, nie będę musiała powtarzać klasy. W sumie w ogóle nie powtarzał. jakimś cudem. Zamknij się, kundluję. Walnięty. No. Hmm. Nauczyłam się z takiego jednego filmu sztuczkę, ale nie wiem czy pamiętam, chyba to jakoś było tak. Udało się. Nie jestem na kacu, a jednak głupoty czasem mi przeszczą w głowie. Pewnie większość z Was ma już jakieś plany na... na wakacje. Ja niestety będę musiała iść i harować w robocie. No ale jak to mówią, służba nie drużba. Nie. Szczerze mówiąc, pierwszy raz nagrywam taki filmik. Jeśli to źle poszło, to Ami. Ariu, pardon. Pewnie, ale pewnie większość, która nie zna francuskiego, się zastanawia. I pewnie jak usłyszała słowo że tę, to pewnie zastanawiała się co oznacza. Bowiem słowo że tę z francuskiego przy tłumaczeniu na polski oznacza kocham cię. Ja praktycznie powiedziałam to do wychowawcy, który mnie uczy polskiego, tam powiedział, że że to z francuskiego kocham cię, a ja powiedziałam szczerze, że nie wiedziałam o tym. I nic. Fajnie. Przynajmniej się na jakieś słowo. Szczerze, nawet wola japoński od angielskiego. No. To jakby na tyle. Jeśli kiepski był ten filmik, to naprawdę przepraszam, jeśli się trochę spodobał. Zasubskrybuj i daj łapkę w górę. I więcej łapek, tym może większa motywacja dla mnie.